Jesteśmy już na żywo. Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj temat, o którym chcemy mówić, dosyć z jednej strony troszkę wrażliwy. Tak? Delikatny, ale też z drugiej strony poważny i dotyka takich dosyć głębokich, nazwijmy to, problemów, kiedy stajesz przed takim... taką koniecznością albo chęcią, ja patrzę przez swój pryzmat, nie zrobienia komuś jakiegoś fajnego prezentu, który jest też czasami prezentem dla ciebie i generalnie nie możesz tego zrobić na przykład, nie? Taki dylemat mam w sobie. Masz takie dylematy? Znaczy, ja mam zupełnie inny rodzaj robienia zakupów, bo ja po prostu spontanicznie, nie? Robię zakupy. I w momencie, kiedy je zrobię, to potem najwyżej żałuję. Nie? To znaczy, w sensie takim chodzi o zakupy dla pań, które robimy jako faceci. Ja wchodzę, podoba mi się czarna koronka, fajny tutaj cyk, będzie to dobrze wyglądało, to jadę już. Najwyżej atleta mi powie: weź, co ty, to w ogóle nie jest mój rozmiar. Nie, jak nie? Przecież 75B, ona mówi 75B, to miałem 18. Ja mówię, a to się zmienia? Ty, a to się zmienia w ogóle? No i potem idę, wymieniam, albo ona sobie sama idzie i wymienia, ale rzeczywiście... Ale też na szkoleniach rzeczywiście prezenty dajesz uczestniczkom i to właśnie się zastanawiałem, dlaczego ty tak robisz, a to rozumiem nieudany prezent. Słuchajcie, będziemy rozmawiać dzisiaj o bieliźnie, będziemy rozmawiać o bieliźnie damskiej głównie, będziemy rozmawiać o biustonoszach, więc tematy dla nas całkiem fajne. My w ogóle rozwijamy się strasznie z branżami, które szkolimy, naprawdę. My dzięki temu, że szkolimy branżę bielizny damskiej, wiemy, co to jest fiszpina na przykład, nie? To w ogóle wow. Wiemy, co to jest balkonet na przykład. Tak, bo fiszbieny to ja już mam przy sobie zawsze. Tak, a balkonet to jest zasada prosta działania, to jest tak samo jak balkon, tylko generalnie chodzi o podtrzymanie, że tam jest coś innego. W sumie generalnie spotykamy się z wami, żeby mówić z jednej strony o czymś delikatnym, wrażliwym, z drugiej strony zupełnie normalnym, pięknym, a jeszcze do tego wszystkiego ubranym w biznes. Dlatego zaprosiliśmy dzisiaj na nasz live gościa, którego bardzo, ale to bardzo cenimy i lubimy. Od 2004 roku jest prekursorem brafittingu w Polsce. Autorka dwóch książek. Ja mam tutaj nawet tytuły, żeby nie pomylić. Brafitting, Lifting piersi bez skalpela oraz Pokochaj swoje piersi, biustopozytywny poradnik dla dziewcząt i ich mam. Czyli dwie książki nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. I od razu lajka dostałem po piersiach. Bardzo dziękuję, to jest naprawdę cudowne, bardzo serdecznie dziękuję. Propagatorka profilaktyki raka piersi, telewizyjny ekspert TVP, jeżeli chodzi o program Pytanie na śniadanie, dawno nie byliśmy. Nie? Jakoś tam może by nas wkręciła, ona może na ten sam temat. Brafittingowa stylistka gwiazd i teraz cała plejada, Daria Widawska, Beata Sadowska, Marzena Rogalska, w ogóle ulubiona przeze mnie, oj jak cudownie, że ty możesz pracować z nią, Karolinę Szostak, no wspaniale. I Aleksandra Kisio, mówię, bo znam z przedszkola, znaczy z żółtka. Tak jest, więc jeżeli chodzi o gwiazdy, to dotykała ich naprawdę na wskroś i pracuje z nimi, pracując nad ich wygodą. No i nie tylko. Przed wami Iza Sakutowa. Iza, witaj bardzo, bardzo serdecznie. Tak, cześć. No taki mi wstęp naprawdę. Tylko pozazdrościć. Dzięki wielkie. Słuchaj, witamy cię bardzo serdecznie i od razu wszystkim naszym słuchaczom, którzy dochodzą do nas, powiemy, że będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, po pierwsze, co zrobić, kiedy biznes wydawał się tradycyjny i wydawał się jako taki, który wymaga przymiarki, przymierzalni, wizyty stacjonarnej, przynajmniej chociaż trochę. W momencie korona czasów działa online. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby tego typu biznes
przenieść do online, to jest pierwsza rzecz, o której porozmawiamy. Druga rzecz to ta z tego względu, że naszymi, że tak powiem, klientami, fanami są panowie, na przykład właśnie Rafał do nas pisze, Rafał z Italii. Ciao bello, ciao. Właśnie Rafał to w ogóle, bo nie, czy Włoszki to, jeżeli chodzi o takie miłość do bielizny, mają tak samo jak nasze Polki. Jest z nami Matt Pedros, to jest Matt miłość. Matt Pedros, popraw się, nie siema panowie, tylko państwo teraz. No dokładnie, no. Matt jest wielbicielem biustonoszy, więc dlatego jest z nami dzisiaj na spotkaniu z Izą. Więc jak panowie, którzy robią prezenty swoim paniom, chcieliby dopieścić swoje panie, w jaki sposób poruszać się w tym kosmicznym, dla nas niezrozumiałym świecie staników, co wziąć pod uwagę, jak w ogóle zrobić kobiecie prezent, żeby on był trafiony taki jak trzeba. A jeśli mamy ze sobą panie, to bardzo prosimy o jakiś lajk, serduszko, cokolwiek, jeżeli są z nami na live'ie panie, bo jak są, to właśnie mam też dobrą wiadomość, powiemy sobie, jak można wygodniej ułożyć sobie życie, kiedy na przykład możemy się dowiedzieć coś o sobie z innej strony czy z innej perspektywy. Iza, czy coś jest o tobie, czego jeszcze nie powiedzieliśmy? Powiedz. Co ty jeszcze? Jezu, nie wiem, dużo powiedzieć naprawdę wystarczy, bo się naprawdę już zarumienię. Dzięki. Naprawdę, wystarczy w zupełności. Iza, ty powiedz, ty, ja tam wyczytałem, że ty masz sieć w Bułgarii też jakąś? Coś takiego było napisane, tak? Tak, tak. I też ze Stanów. Tak, mam sieć sklepów brafittingowych w Bułgarii. W 2013 roku pojechałam do Bułgarii. Mój mąż jest Bułgarem i też z tego powodu mam takie nazwisko, nie polskie. Po polsku w ogóle mówię, patrzę, jak ona świetnie mówi. Wiem, tak, nie wiem, ale rzeczywiście zwraca uwagę, oczywiście, że tak. A, okej. Normalnie tak na co dzień mieszkamy w Polsce, ale wówczas po prostu ja w 2004 roku sprowadziłam brytyjską markę Panache do Polski, zaczęłam dystrybucję tej marki i wówczas właśnie zapoczątkowałam, byłam pierwszą firmą, która promowała brafitting w Polsce. I od tego to się tak naprawdę wszystko zaczęło. Panache pracuje z bardzo dużą skalą rozmiarów, co najmniej setką rozmiarów biustonoszy. I w związku z tym no, to było całkowicie, my jesteśmy dzięki takim rozmiarom jesteśmy w stanie dobierać biustonosze indywidualnie do potrzeb ciała każdej kobiety, więc nie robi się żadnego kompromisu pomiędzy tym, co jest dostępne w sklepie, a tym, co ciało kobiety potrzebuje. Więc to się sprawdziło w Polsce, no i Panaszek zobaczyło, że tak sobie świetnie radzimy. Zaproponowało nam z tego względu, że mój mąż jest Bułgarem, czy nie chcecie też w Bułgarii wypromować brafittingu. No i powiedzieliśmy, okej, okay, no to czemu nie, nam dwa razy nie powtarzać. No i przeprowadziliśmy się na 3,5 roku do Bułgarii. Firmę tutaj dalej zdalnie prowadziliśmy, dojeżdżaliśmy, ale tam stacjonowaliśmy. No i w ciągu tego 3,5 roku stworzyliśmy sieć sklepów brafittingowych, które do dzisiaj mają się dobrze. No i też jesteśmy, pomimo tego, że sklepy tylko się mieszczą tak naprawdę w Sofii, w stolicy, ale dzięki wirtualnemu brafittingowi właśnie jesteśmy obecni w domach wszystkich Bułgarek. Zanim wirtualny brafitting, to w ogóle słowo magia, brafitting, w ogóle po co brafitting, przecież idę, kupuję 75B, wychodzę i mam. Co to jest w ogóle brafitting, dlaczego ten brafitting, w ogóle daj coś więcej. Dobra, więc w doborze biustonoszy chodzi właśnie o to takie, no taki dobór, żeby to tak leżało jak ulał, żeby dobrze podtrzymywało i żeby było komfortowe. Więc dobieramy do indywidualnych kształtów ciała kobiety, więc to nie tylko liczy się rozmiar, liczy się tak samo, a nawet dwie kobiety, jeżeli byśmy je wymierzyli pod biustem i w biuście, to teraz te same wymiary pod biustem i w biuście, może się okazać, że te dwie kobiety noszą zupełnie inne rozmiary biustonoszy, bo mają inną budowę ciała, bo jedna na przykład jest pływaczką i dużo pracuje przeponą albo śpiewaczką operową i inny obwód już jej dobierzemy, a inna bardziej ma taki spokojniejszy tryb życia, mają inną budowę też klatki piersiowej, mają też, mogą mieć różne też konstrukcje biustonoszy, gdyż jedna ma inną konsystencję piersi niż druga, inaczej te piersi są rozłożone na klatce piersiowej. To jest skomplikowane. No tak, to nie jest, ja dlatego tak... Piersi takie,
A ty myślisz, że przy jakieś no bo i gestykulacja. Jakie są konsystencje piersi? To się jakoś nazywa, czy nie? Tak, oczywiście, więc zaczynamy, to jest taki proces, nazywa się ptoza i on następuje z czasem, więc młode piersi, takie dojrzewające nastolatki, one są ładne, one są jędrne i one nie mają ptozy i poznamy je po tym, że stosunek brodawki względem tego załamania pod piersią, fałdu podpiersiowego jest, że ten fałd podpiersiowy jest niżej niż poziom brodawki i teraz z czasem te piersi nam relaksują się. Nie, jak one się relaksują? No to dochodzi do tego, że w pewnym momencie ten fałd podpiersiowy jest zrównany z brodawką na jednym poziomie. To już jest taki pierwszy etap ptozy. Później jest niżej i później już w ogóle patrzy w dół, nie? No to już jest taka postępująca ptoza. Okay. Więc to się dzieje z czasem i dlatego powinniśmy nosić dobrze dobrane biustonosze, bo biustonosz, jego nadrzędną rolą jest zapewnienie podtrzymania piersią, bo piersi same w sobie, nie wiem czy to panowie wiedzą, ale w piersiach damskich nie ma mięśni. A one się znajdują pod tkanką piersiową, na żebrach, ale nie w samej piersi. W piersi to, co odpowiada za podtrzymanie, za kształt piersi, to jest taki system stabilnych więzadeł i powięzi i one tworzą taki koszyczek dla naszej tkanki piersiowej. Okay. I teraz one są mocne, one się nie zerwą, ale one są elastyczne. Więc jeżeli piersi nie mają dobrego podtrzymania, jeżeli ten biustonosz jest źle dobrany, bądź nie nosimy w ogóle biustonosza, no to one będą się luzować, luzować. No i wtedy. W takim razie mam pytanie, powiedz mi, to jak powinien wyglądać dobrze zrobiony brafitting? To znaczy, że ja idę do takiego sklepu brafittingowego, tam jest pani, która się nazywa brafiterka, tak? Czyli rozumiem, pani, która się tym zajmuje. Ja rozumiem, że ona mi jako kobiecie, przepraszam, na razie kobieta. No, identyfikuje się jako kobieta. Tak, dzisiaj. Rozmawiajmy w ogóle w sensie takim ogólności i jakie pytania powinna zadać, co powinna wziąć pod uwagę, kiedy dobiera dla mojej partnerki, żony, dziewczyny, dobiera biustonosz, co powinna wiedzieć, jak to w ogóle wygląda, czy to jest w ogóle krępujące, czy nie jest krępujące, jak to w ogóle się odbywa? Dobrze, dobra brafiterka powinna w odpowiedni sposób to wszystko przeprowadzić tak, żeby absolutnie to nie było doświadczenie krępujące dla kobiety, tylko żeby to właśnie było takie raczej ją podbudowujące. My mamy tyle do zaoferowania, ciało-pozytywizm, biusto-pozytywizm, to są takie określenia, które my na bieżąco promujemy, no ale do tego trzeba odpowiedniej wiedzy. Ja normalnie też szkolę brafiterki tego fachu, tego dobierania biustonoszy i pracy w przymierzalni, no ale dobra brafiterka powinna przede wszystkim spytać się, dowiedzieć się, czy w ogóle kiedykolwiek dana klientka miała kontakt z brafiterką, czy przeszła przez taką usługę. Jeżeli nie przeszła, bądź kiedy, jeżeli przeszła, załóżmy, no to pytamy się, kiedy to było ostatnim razem, bo ciało nasze się zmienia pod wpływem różnych czynników. Po prostu my tujemy, my zrzucamy wagę. Średnio mówi się, i to tak naprawdę patrząc na statystyki, co 3 do 6 miesięcy ciało kobiety się zmienia. I w związku z tym to może wpływać na dobór biustonosza. Okay. Czyli pierwsze pytanie, które zada, to czy była pani kiedykolwiek, kiedy pani ostatnio była, kiedy miała pani robiony brafitting? Okej, super. Co jeszcze będzie pytała mnie brafiterka? Też dowie się, czego potrzebujesz, tak? Jakie masz potrzeby, na czym ci zależy, więc wtedy kobiety mówią, a bo mi tutaj ciśnie, bo mi tutaj jest niewygodnie, albo potrzebuję specjalnego biustonosza pod jakąś specjalną kreację, gdzieś tam wychodzę, no i nie mam czegoś takiego, a mam taką i taką kłótnię, tak? Więc wtedy już wiemy, jakie są potrzeby tej klientki, zapraszamy ją do przymierzalni, ale zapraszając do przymierzalni też tłumaczymy, jak ona, co ona ma zrobić, żeby się poczuć też komfortowo. Więc tłumaczymy, że zostawimy ją teraz w przymierzalni, prosimy, żeby ściągnęła bluzkę i pozostała w biustonoszu, bo jeżeli tego się nie zakomunikuje, to jeżeli kobieta nigdy nie była na brafittingu, to ona myśli, że ona musi stanąć całkowicie goła. Nam nie jest potrzebna klientka, my nie musimy widzieć jej piersi bez stanika. Możemy oczywiście, ale nie ma konieczności. Więc wystarczy już zobaczyć ją w niej biustonoszu i już my dużo, naprawdę to dużo nam podpowie. Czy brafiterkami mogą być faceci?
Przepraszam, takie pytanie. Z amfiterami, więc to mogą być faceci. Ja nie widzę jakby żadnych przeciwwskazań, tylko podejrzewam, że naprawdę tak jak w innych w tych branżach, takich jak na przykład moda, styliści, makijaże, fryzjerzy, faceci świetnie się sprawdzają, bo oni naprawdę potrafią nawiązać fajne relacje z kobietami. No i moim zdaniem im wiecie, no nie chcę tutaj tak dyskryminować, no ale naprawdę, ja lubię facetów gejów i z nimi naprawdę nawiązuję fajne rozmowy i podejrzewam, że taki gej by fajnie potrafił podbudować taką kobietę, tak, że ona by pokochała to, jak ona wygląda w dobrze dopasowanym biustonoszu. Bo no. My brafitarki, oczywiście kobieta kobiecie też my komplementujemy, ale to jest inaczej, jak od faceta się usłyszy ten komplement jednak. Ja miałem taką samą myśl, że to znaczy nie to, że chciałbym od faceta usłyszeć komplement, tylko że oczywiście jakby kobieta miała zaakceptować, to pewnie musiałby być rzeczywiście gej, nie? To wtedy by akceptowała, tak to by się, mówię, wiesz, tak, w takiej sytuacji dosyć jednak intymnej. Tak. Dobra, to teraz przejdźmy od razu do tego, co pewnie gdzieś tam dużą rzeszę naszych handlowców by obchodziło, no do tego problemu takiego, czy my go zdołamy rozwiązać, bo wiesz, rzeczywiście jest tak, żeby się chciało fajną bieliznę kupić od czasu do czasu w swojej drugiej połowie i jest ten problem taki, że nawet jak pójdziesz i ten biustonosz weźmiesz jakiś, powiedzmy, dotychczasowy, no to tam no i przepiszesz jakieś cyferki, no to nie jest powiedziane, że to będzie później, no sami wiemy, nie wiem, jak ja jestem żoną, no to żona niby nakłada ten pani od brafittingu przynosi i daj mi na to stanik, ale on dalej nie jest taki wygodny, nie? Jak z ubraniami. Z ubraniami tak samo, niby twój rozmiar, a nie jest taki wygodny, nie? Czy da się jakoś rozwiązać ten problem? Czy da się kupować bieliznę, no jakoś nie znając nawet dokładnie rozmiaru, no bo czasami tych metek nie znajdziemy. Co powinniśmy zrobić krok po kroku? Chcemy bieliznę kupić na święta i co robimy? Dobra, ja radzę nie iść jednak w biustonosze, z tego względu, że one są no, zbyt skomplikowane. Nawet, bo tak, po pierwsze mamy różne marki. Każda marka ma swoją inną rozmiarówkę. I te też rozmiarówki ogólnie w zależności są od kraju pochodzenia, ale nawet w tym samym kraju marka od marki dużo się różni. Mało tego, nawet w tej samej marce możemy nosić różne rozmiary biustonoszy, bo zależy to od ściśliwości materiału. Nawet mało tego, w jednym biustonoszu, tym samym, tylko że on jest jeden w kolorze jasnym, a drugi jest w kolorze ciemnym, ale to jest dokładnie ten sam biustonosz stworzony z tego samego materiału, może się okazać, że ten w ciemniejszym kolorze będzie ciaśniejszy w obwodzie i mniejszy w miseczce, bo ciemne barwniki mają tendencję do kurczenia materiału. Więc naprawdę nie ma co szperać po szufladach i wyszukiwać jaka tam metka i sobie zapisywać, no bo to tam dużo nam nie pomoże. O wiele lepszym rozwiązaniem jest kupno bonu podarunkowego. Jeżeli chcemy iść już w tym kierunku, że bielizna, biustonosz, tak komplet, fajny, no to kupmy bon podarunkowy i podarujmy właśnie naszej partnerce coś takiego i ona wtedy ma też możliwość z brafiterką, brafiterka zadba o nią, żeby to była odpowiednia konstrukcja, odpowiedni rozmiar i da jej wybór, ona będzie mogła sobie sama wybrać. My zawsze to mówimy, że najlepszy prezent to ten, który ona sobie sama wybierze. Ona będzie zadowolona, nie, pieniądze nie będą... nie wiem, czy u nas w Tesco są brafiterki. Inne rozwiązanie, jeżeli mówimy o świecie bielizny, no to są różnego rodzaju body, ale body raczej konfekcyjne rozmiarowo, bo są takie koronkowe, bardzo fajne rzeczy, a nie rozmiarowe takie jak biustonosze, czyli raczej SML, coś w tym stylu. Możemy też, fajne są piżamki satynowe, czy jakieś peniuary. No jest troszeczkę do peniuar? Ja mam dwa peniuary, także spokojnie. Ależ super się z tobą rozmawia i za to są przepiękne rzeczy. Czyli teraz tak, jeżeli jestem facetem i chciałbym żonie zrobić jakiś prezent, czy zrobić jakiś prezent, czyli połączyć i bieliznę, rozumiem, z brafittingiem, tak? Czyli z takim dopasowaniem, to lepiej samemu nie ślirować, tylko po prostu kupić jej jakiś bon podarunkowy i to będzie lepsze. Okej. A powiedz mi, a gdzie ja mogę dzisiaj, jeżeli chodzi, tak sobie myślę, no dobra, to gdzie ja mogę taki brafitting, mieszkam w Polsce, gdzieś, nie wiem, Kraków, Poznań, Warszawa, to pewnie tego typu Lubartów, to pewnie tego typu sklepy gdzieś tam znajdę. Natomiast Lubartowie? No dobra. Natomiast
gdzie mogę, bo właśnie to chyba czas na to, żeby przejść trochę do tego o tym biznesie, że Adama żona moja jeszcze nie, bo Adam już jej dał prezent, ja jeszcze nie, ale on nas nie ogląda, więc nie wie. Można taką usługę odbyć online, prawda? Dokładnie, jak najbardziej. Wrzuciłaś się. Kasia mnie wspiera, tutaj jest Kasia z mojego zespołu właśnie już dała informacje dla zainteresowanych osób. Właśnie jest coś takiego jak wirtualny brafitting. Ja wprowadziłam tę usługę do mojego tutaj lokalnego w Malborku salonu brafittingowego, który prowadzę, to jest stanikowy.pl. Wprowadziłam do niego taką usługę właśnie w marcu, kiedy przyszedł czas na pandemię. I raptownie wszystko stanęło, sklepy wszystkie zaczęły się zamykać, sklepy, z którymi moja marka współpracuje, Panasz też, po prostu zaczęły się zamykać i ja zaczęłam się zastanawiać, co możemy zrobić. I wtedy przypomniałam sobie, przecież ja od lat w Bułgarii mam wirtualny brafitting, my tak dobieramy, bo znowu w Bułgarii, jak w 2013 roku wprowadziliśmy markę tam Panasz, produkty marki Panasz, zrobiliśmy się bardzo aktywni też w mediach, bardzo dużo, w pierwszym roku miałam 23 wejścia w telewizji bułgarskiej, żeby wypromować to, ten indywidualny dobór biustonoszy. I to spowodowało zainteresowanie kobiet z całego kraju, które do nas wydzwaniały, zróbcie sklep internetowy. I ja wiedziałam, że jak my otworzymy sam sklep internetowy, to i tak się nie sprawdzi, bo one nie mają zielonego pojęcia, jak pracować z taką szeroką gamą rozmiarową. Więc powiedziałam, okej, no to zróbmy coś, co będzie, że będziemy się mogli łączyć i wówczas na Skype'ie się łączyliśmy z tymi klientkami i dobieraliśmy im właśnie w ten sposób biustonosz. Więc one tak naprawdę, one były naszymi dłońmi, one różne rzeczy tam wymierzały, ale tak samo wirtualny brafitting to nie jest tylko miara, to nie jest tylko centymetr, to jest kombinacja naprawdę wielu, wielu czynników. Tylko różnica stanowi to, że nie jesteśmy na żywo, w przymierzalni, ale się widzimy w ekranie i to o wiele lepiej ta brafiterka jest w stanie dać tą konsultację i o wiele lepiej doradzić, niż tylko jakby miała klientka sobie iść na stronę internetową, wymierzyć się i wrzucić sobie do tabelki, tak, że wychodzi jej jakiś rozmiar. Brafiterka też patrzy na konsystencję biustu, brafiterka też patrzy no, na to, jaki biustonosz jest dopasowany i też ocenia to dopasowanie i też wie ze swojej oferty to, co ma, że ten na przykład biustonosz wychodzi bardzo ciasny w obwodzie, ten mały w miseczce, ten duży w miseczce, więc ona też wie, co odpowiednio zaproponować i też jaka konstrukcja jest właściwa. Dlatego takie spotkanie online z brafiterką jest o wiele korzystniejszym sposobem. No i wtedy wiedziałam, że w pandemii, że ja to muszę przetłumaczyć, to co tam wypracowałam, chociaż tam wówczas pamiętam, że też mieliśmy troszeczkę, uczyliśmy się tego procesu, bo to zaczynałam od zera wówczas i tak po roku udało nam się wypracować taki model, który po prostu mucha nie siada, że już mieliśmy wszystkie wpadki zaliczone możliwe, że wiedziałam, że naprawdę już mamy coś fajnego, stabilnego. No i wprowadziłam to w połowie marca właśnie do mojego sklepu stanikowy.pl i się okazało, że po 2 tygodniach, jak zaczęliśmy to promować wśród klientek, że naprawdę się sprawdza. Jak obliczyłam po 2 tygodniach ilość zwrotów, które były w wyniku, bo wysyłamy bieliznę, kobieta przymierza i to też, jak ona dostanie tą bieliznę, to też jest kontrolny brafitting, żeby się upewnić, że na pewno wszystko dobrze jest dopasowane, to mieliśmy tylko 3% zwrotów, co jest rewelacyjnym wynikiem. Wow. Z tego, że ja wiem, jak w branży bieliźnianej to działa, sklepy online mają średnia takich zwrotów, to jest 40-50%, w niektórych przypadkach 70% z tego, co sprzedają i odsyłają, a najlepsi w branży, tak naprawdę bardzo dobrzy, mają około 25%, a my mamy 3, więc to jest naprawdę no, rewelacyjny wynik. Poczekaj, bo ty teraz dużo mówisz, a ja się czuję, że teraz my powinniśmy teraz, nie? Tak. W ogóle to zauważam w rozmowie z tobą, kurczę, jak kobieta ma gorzej, nie? W sensie takim zakupowym, czy gorzej, może dla kobiety to jest lepiej, nie wiem, ale ja idę i mówię XL. Nie? I z bańki, nie? I pani mi podaje gadki, mówię bokserki, XL, i po wszystkim, nie? A tutaj konsystencja. I skarpetki, że nie wypychasz. Konsystencja.
No, no właśnie, Adam opowiada o swoich doświadczeniach. Słuchajcie. I generalnie tak się dzieje, ale zobacz, a tutaj to naprawdę jakaś konsystencja, jakieś pewnie miseczki różne i jakieś pewnie jeszcze konstrukcje tego biustonosza różne i jeszcze przeznaczenie różne i jeszcze zawód, mówisz pod uwagę, i życia, tak. I że to możesz zrobić wirtualnie i de facto macie 3% zwrotów, to jest idealnie. Tutaj widzę, że Kasia Brafiterka zamieściła ze stanikowy zawrót głowy od razu. To jest dziewczyna, to jest. Kto ją szkoli? Kurczę. Od razu zamieściła, słuchajcie, adres mailowy, gdzie możecie sobie bezpłatny grafiting panowie i panie zarezerwować. Znaczy panowie dla pań. Panowie, właśnie mówię, bo zobaczcie, jaki robicie prezent żonie, nie? Robicie prezent żonie, że robicie jej grafiting. On mówi, wow, Stefan, a ile to kosztowało? Nie pytaj, a wy darmowy, proszę bardzo, ustawione. To są pomysły na prezent, na prezent, całkiem nieźle. Cały produkt jest, słuchajcie, genialny, nie? Bo to wiem, bo generalnie właśnie moja żona już to przeszła, Romana będzie przychodziła teraz i rzeczywiście, ja będę o ile... Nie mówiłem nic, ale tak patrzyłem rzeczywiście, co z tego będzie, czy sceptycznie nawet może trochę, czy to się da zrobić. I rzeczywiście jest tak, że zaczyna się od rezerwacji jakiegoś dogodnego terminu na Brafitting. Tam się łączysz pewnie z, nie wiem, czy, no moja żona miała z Kasią właśnie brafiterką i rzeczywiście dziewczyna jest fajnie przygotowana, prowadzi, mówi jak się mierzyć, co mierzyć, robi przerwy na przykład, żeby kobieta wyszła do łazienki i sobie zdjęła stanik i nie robiła tego na wizji, tylko rzeczywiście, żeby się czuła komfortowo. Oprócz tego są takie elementy, gdzie się sprawdza bieliznę, którą się ma, w sensie rozmiarów, czy się przynosi to, co jest ulubione. Wszystko ma ręce i nogi i rzeczywiście z tego dochodzi do wyboru fajnych stylów i wzorów, które... Przepraszam, ale ja zauważyłem, Grzegorz Radzyński, serdecznie Cię pozdrawiamy. Grzegorz mówi, że ma duże zapotrzebowanie, bo ilość... Doskonale. Grzegorz jest mistrzem Tindera, stąd pewnie. Spokojnie, Grzegorz, jak w kawę zainwestuje, to już jest dużo, nie? Także to Grzegorz, Ty tutaj nie udawaj. Idąc dalej, rzeczywiście wybieracie wzory, no i te wzory później przychodzą, mierzy się je i finalnie jest to drugie spotkanie, na którym... No sprawdza się, czy wszystko dobrze pasuje, a te 3% zwrotów, no to znaczy, że naprawdę pasuje. W ogóle tak naprawdę, jest to, no dla mnie to jest szok, że macie coś takiego, co się nazywa podwójny brafitting, tak? Czyli nie dość, że w momencie, kiedy ja się mierzę, sprawdzam i tak dalej, to jeszcze kiedy złożę zamówienie i otrzymuję produkty, to znowu je przymierzam przy brafiterce, no to jest w ogóle już jakiś wow, to jest w ogóle stanięcie z taką przyłbicą otwartą, typu właśnie my jesteśmy gotowi na wszystko. Tak jak u nas na szkoleniach się płaci po szkoleniu, bo my jesteśmy pewni tego, co dajemy. To tak samo tutaj naprawdę Grzegorz poleca Tinder. Bardzo tak, dobrze. Grzegorz, do czego? Grzegorzowi się pomyliło z Instagramem. To jest co innego, Grzegorz. Tak jest. Ale super. Panie, no dobra, a powiedz mi teraz tak. A jeszcze tego wcześniej, proszę bardzo. Ja rozumiem, że wysyłacie jakiś, jeżeli chcę kupić dla kogoś, bo ja dostałem od Romana, więc on to załatwiał dla nas, natomiast dostaje każdy taki bon, jak myśmy dostali, tak? Takie jak po zakupie przychodzi coś, co ja mogę w formie prezentu, to można jakoś spersonalizować, czy co tam, to nie jest spersonalizowane, czy jest, jak to wygląda? Wiesz co, tam jest po prostu imię i nazwisko klientki i jest podana kwota prezentu, tak? Okay. Więc może to być bon podarunkowy w formie takiej tradycyjnej, który ładnie pakujemy i wysyłamy w piękne opakowanie i tak w ogóle, ale to też, jeżeli komuś się spieszy i na dzisiaj potrzebuje prezent, no to wysyłamy wtedy elektroniczny bon podarunkowy, który tak samo dobrze wygląda i też fajnie się prezentuje. Super. A powiedz mi, bo jeszcze mi przyszło tak do głowy. Ja nie mogłem wydrukować, Arlecie, bo mi się drukarka zepsuła. Jej lajki puściłem te SMS-em wieczorem, też zadziałało. Też fajnie. A powiedz mi, czy wy wysyłacie za granicę? Ja tak z ciekawości pytam, bo właśnie... Tak? Właśnie, bo tak. To też jest pomysł na prezent. Popatrzcie, macie kogoś za granicą, kto tam pracuje, nie zawsze korzystał z jakiegokolwiek brafittingu. To jest super rzeczywiście mieć czasami pierwszy raz w życiu coś takiego przez internet i móc tam dostać staniki.
Tak, tutaj Michał Łojewski, pozdrawiam Cię Michale serdecznie, jak Ty chcesz dobrać Johnny Bustonuszko, to trzeba osobiście, no właśnie... Chcę, on się dopiero wyłączył. Chcę Ci powiedzieć, Michał, że ja w ogóle zrobię żonie możliwość, czyli wpisuję ją w grafik, który spotkania z panią Kasią Brafiterką, który jest gratis i generalnie to pani Kasia Brafiterka dobierze, a ja tylko i wyłącznie spijam piankę, że załatwiłem coś takiego cudownego, mężuś kochany, facet życia i tak dalej, dba o mnie i tak dalej, także o, Grzegorz Radzyński pisze, że dama Kasia dołączyła, żeby uważać, więc to tak, jest. Więc idąc dalej, słuchajcie, fajnie, a powiedz mi, bo dobra, to teraz od razu jak już zakończmy ten motyw prezentów, bo tutaj znowu Kasia, nasza wspaniała Kasia to sprzedaje, kurczę, jak naprawdę, ona by nawet garki sprzedawała fajnie, bo ona od razu pisze, że macie coś takiego jak zakładka pre z pomysłami na prezent i tutaj zostawiła kontakt, żeby to nie było, że to takie tylko lokowanie produktu, to wam powiemy, robimy to naprawdę z ogromną przyjemnością. I przygotowała dla was, dla wszystkich fanów Alfianko, słuchajcie, raz, że macie brafitting darmowy dla siebie, panie, albo panowie, dla swoich pań, to jeszcze macie, Adam już tutaj pokazuje, można sobie sfocić szybko, 20% rabatu na zrobione zakupy podczas takich zakupów, czy po brafittingu, czy bez brafittingu macie na hasło Alfianko, na stanikowy.pl macie 20% rabatu i za bardzo Ci dziękujemy, 20% rabatu, to Ty jeszcze do tego dopłacasz, naprawdę, ale Ty musisz nas lubić, to jest naprawdę niesamowite, super. Słuchajcie, ten rabat też obowiązuje do 23 grudnia, więc to jest taka oferta świąteczna, taki prezent świąteczny od nas dla Waszych fanów, dla Waszych obserwatorów. I jak mówicie, fajny pomysł na prezent, kiedy naprawdę nie wiemy co i chcemy, żeby na pewno była zadowolona. A ja Ci powiem, że w ogóle tam jest szok, bo ja wszedłem na Waszą stronę i okazało się, że się zaczynają rozmiarówki od miseczki D. I mówię, Boże kochany, to przecież nie jest chyba dla mojej żony. To chyba, sorry, ale to chyba nie jest tak, nie? A powiedz mi, bo właśnie to... Nie, zależy od marki, bo mamy różne marki. Akurat Panasz jest od miseczki D, ale my mamy też marki takie no, mniejszo biuściaste od A. Niemniej jednak miseczka D, miseczce D wcale nie jest równa, bo na przykład 60D, szkoda, że nie mam teraz tutaj do pokazania wam, ale ogólnie 60D, co oznacza 60D? Oznacza, że kobieta jest bardzo wąska pod biustem, jest bardzo szczupła po prostu i wtedy ma tą miseczkę D proporcjonalnie mniejszą. Więc tak naprawdę, jakbyście zobaczyli taki biustonosz 60D, spojrzelibyście na miseczkę, byście powiedzieli, że to jest A. A 85D, no to już będzie większy obwód pod biustem i ta miseczka D też jest odpowiednio większa. Nie jest tak, że mamy, że jesteśmy tylko rozmiarem miseczki, że jesteśmy D, E czy coś tam, czy B. Nie jest coś takiego. To jest kombinacja dwóch czynników, obwodu pod biustem, no i właśnie pojemności miseczki. I dopiero ta kombinacja... Mam jeszcze pytanie i zazdrodziło mi się pytanie, bo ja mam ten kolegę, który ma przedziwne pomysły, on mi je szepcze do ucha, a powiedz mi, a co wtedy, kiedy jedna pierś jest B, a druga C, bo to zdarza się, czy nie? To zawsze jest. Tak, my w większości jesteśmy tak naprawdę, jeżeli piersi nie są chirurgicznie poprawiane, no to tak jak z dwoma, z połówkami twarzy, dłoni i tak dalej, wszystko jest inne, nic nie jest identyczne. I tak samo jest z piersiami. Jedna będzie większa, druga będzie mniejsza. Czasami ta asymetria jest większa, czasami jest mniejsza. Ale jeżeli mamy tak, no to w tym są rozwiązania, bo mamy po pierwsze biustonosze, które mają górną część miseczki wykończoną taką elastyczną koronką. Cała reszta miseczki jest fajna, taka stabilna, ale góra jest elastyczną koronką wykończona i wówczas na tej większej piersi ta koronka odpowiednio się opnie, nie będzie się wbijać, a na tej mniejszej ładnie przylegnie. Można również jedno ramionczko na tej większej piersi poluźnić delikatnie, a na tej większej piersi, znaczy odwrotnie, na większej poluźnić, a na mniejszej podciągnąć. Okay. W ten sposób można
zaaplikować, albo też możemy posiłkować się takimi wkładkami dodatkowymi. Czasami biustonosze mają wbudowane już takie push-upowe wkładki wewnątrz, miseczki, takie kieszonki mają i wówczas jedną możemy wyciągnąć, a drugą zostawić, albo możemy po prostu dokupić, jeżeli biustonosz nie ma, no to tak kwestia kilku złotych dosłownie w sklepie brafittingowym. Słuchaj, tak w społecznym odbiorze D, przynajmniej takim męskim, D to się chyba mówi, że są duże piersi, nie? Tak jakoś tak się kojarzy, nie? A to chyba tak się tego, po tym co mówisz, no to nie jest tak, że D duże, E ekstremalne, F to tam jeszcze coś tam było. Jakieś fajne w końcu. Fajne. Miseczka D tak naprawdę, przeciętna ta miseczka D, którą my myślimy, to nie jest całkowicie inne. D to jest tak jak, to jest przeciętna wielkość piersi widziana codziennie na ulicach, ja bym tak powiedziała. Takie 60, takie D, takie 65D. Kobiety, które noszą 75B i większość kobiet w Polsce szczupłych dość nosi właśnie ten rozmiar, jak pójdę do brafiterki, to się okazuje, że one potrzebują 65D, albo 70C, albo 65E czasami. Nie, naprawdę. To jest super informacja. Całe życie myślałaś 75B, a ty masz 65D, rozumiesz? Chodzi o to, biustonoszu najważniejszy jest ten pas obwodu pod biustem. On musi stabilnie być dopasowany i dobrze dobrany to taki, który nie zachodzi na łopatki. Dobrze dobrany to taki, jak kobieta podniesie ramiona w górę, to biustonosz nie leci, nie przesuwa się po prostu na piersi. Jeżeli tak się dzieje, no to obwód jest za luźny i on wtedy nie podtrzymuje dobrze piersi. On wtedy też te miseczki ma bardziej rozstawione na boki i wtedy kobieta tutaj nie ma dekoltu, ma tutaj płasko, tak bardzo płasko pomiędzy, a piersi gdzieś sobie leżą po prostu tutaj koło pach. Więc dobrze dobrany biustonosz, to taki, który ma ten obwód stabilnie dobrany i wówczas te miseczki są bliżej osadzone i wtedy się dolinka fajna tutaj robi w dekolcie i bardzo ładnie i apetycznie. Ja to mam wyobrazić, nie uważaj. Ten to będzie sprawdzał zaraz ja wszystko, to... nie? Symetrię, tam podnieś ręce do góry, opuść. A ja jutro zrobię szkolenie, bo jutro mamy szkolenie, tutaj jesteśmy w Kołobrzegu, to ja będę miał, to jutro zacznę szkolenie od szkolenia z brafittingu. Proszę bardzo, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Dokładnie. No powiedz mi, jak często się zdarza w sklepach waszych takich stacjonarnych, że wpadają faceci i szukają, nie wiem, bielizny, kompletu bielizny dla siostrzenicy, dla... Siostrzenica. Nie, czekaj, co oni mówili? Kiedyś szkoliliśmy, tam byliśmy w sieci obecnik, robiliśmy, słuchaj, ten, Mistery Shoppera i nam dawali takie case'y, że szukamy... Właśnie nie wiem, co mówią tacy faceci. Dla siostrzenicy. Nie, coś takiego było. Nie pamiętasz coś takiego? Nie, dla córki. U nas pamiętam taką sytuację, że przyszedł pan i powiedział, wie pani co, ja bym chciał kupić mojej żonie biustonosz. Ten biustonosz. I ona tłumaczy, że to takie jest ciężko, bo tak nie wiadomo. A czy ona jest naszą klientką, pierwsze pytanie jest, bo u nas wszystkie klientki mają swoje profile założone. No on mówi, że no nie, że pierwszy raz tutaj przychodzi i że tak słyszał, no to mówi to wstąpie, no i tutaj ten mi się najbardziej podoba, no ona mówi, no dobrze, ale ciężko mi będzie, po prostu ja nie radzę panu, lepiej bon podarunkowy, no bo to jest bardzo indywidualna sprawa i on mówi, ale wie pani co, ja wiem jakie ona ma, takie jak pani, to może pani przymierzy. To też, tak, też tam mówiły, że to często się zdarza. O, takie jak pani, no mniej więcej taki rozmiar. Pozwoli pani. No właśnie, zdarza się. A słuchaj, a jeżeli chodzi o sytuację taką popandemiczną, nie? Powiedz mi, jak widzisz, jest zmniejszenie teraz w tym, jakby to ta fala taka, okej, była pierwsza fala, tam wiadomo, to wszystko wyhamowało. Później odżyło na wakacje, widzisz jakąś zmianę w biznesie totalną, zmianę przyzwyczajeń, coś takiego, że nie wiem, że kobiety coraz bardziej się przerzucają na internet. Jak widzisz tę branżę? Więc tak, pod koniec, w połowie marca, tak, wszystko siadło, totalnie siadło i u nas w branży siadło do początku maja. Z majem zaczęło się rozkręcać. Ja mówię w branży ogólnie, bo ja współpracuję, moja firma Soul Chic współpracuje z ponad 300 salonami brafittingowymi w Polsce, więc my od nich nie widzieliśmy, że oni są zamknięci, byliśmy z nimi, nieliczni byli otwarci, nawet palcami jednej ręki bym mogła zliczyć salony, które były wówczas otwarte. Więc no u nas... Wróćcie sobie Soul Chic w internet, to zobaczycie jakie fajne modelki, jakie fajne bielizny, naprawdę fajne, nie? No...
I wszystko nam tam wówczas siadło. Ja w tym czasie rozkręciłam właśnie ten wirtualny brafitting dla mojego salonu, ale też inne salony to zobaczyły, że ja zaczęłam to promować i poprosiły mnie, bo wiedzą, że ja szkolę brafiterki, szkolę branżę, Iza, czy może byś zrobiła nam takie szkolenie? Więc ja szybko nagrałam taki online kurs, rozkładający wszystko na czynniki pierwsze, tak łopatologicznie, jak taka procedura ma wyglądać, jakich materiałów, jakich narzędzi potrzebują i tak dalej, i tak dalej, chociażby do rezerwacji. No i kilkadziesiąt sklepów kupiło ode mnie ten kurs i one sobie tak radziły i powiedziały mi później, jak później dzwoniłam, właśnie, bo tam artykuł, prasa branżowa robiła artykuł na temat tego wirtualnego brafittingu, no i chcieli spytać się, czy będą mogli właśnie jakby kogoś innego opinię, nie tylko moją opinię na ten temat, więc odzwoniłam kilka tam sklepów, które wiem, że kupiły ode mnie, z prośbą, z pytaniem, czy by się zgodzili właśnie udzielić wywiadu i spytałam się, ale jak w ogóle, czy jesteście zadowoleni, czy pomogło wam to, no i informacja była rewelacyjna, że gdyby nie to, to by nie wiedzą, jakby przetrwali w tym czasie. Niektórzy nawet łączyli to do tego stopnia, że wirtualny brafitting, ale jeżeli pani była w mieście z tego miasta, no to jeszcze taką brata ksówkę robili, bratobiustonosz, też brafitting stąd, czyli brata ksówka, taka stanikowa taksówka, że oni po prostu brali staniki, wieźli do tej kobiety, pod drzwiami zostawiali, czekali, żeby ona przymierzyła, łączyli się z nią znowu na telefonie i sprawdzali, jak ona to tam ma wszystko ułożone, czy wszystko pasuje, no i niewłaściwe zabierali i wracali do sklepu. Tak. Więc to naprawdę fajnie się zmieniło. A na lato wszystko wróciło, jakby wróciliśmy, zaczęliśmy działać fajnie, jakby no, Polacy zapomnieli o pandemii, oczywiście. No i teraz znowu mamy z branży tak w dół, więc ten wirtualny brafitting jest fajną sprawą dla klientek, że cokolwiek, czy są na kwarantannie, czy mają dzieci w domu, których muszą pilnować, bo mają lekcje z domu i nie mają jak wyrwać się, no to właśnie mogą sobie w komforcie swojego domu zarezerwować czas z brafiterką, przeznaczyć to pół godziny i nigdzie nie muszą się wybierać, nie muszą szukać miejsca do parkowania, nie muszą się też obawiać, tak, no bo to jednak jest ten kontakt międzyludzki, który jest w dzisiejszych czasach, a jeżeli mówimy o brafittingu, no to jednak mamy tą styczność, tak, z klientkami dość bliską, chociaż tak próbujemy się nam zabezpieczać. To jest bezpieczniejsze na pewno rozwiązanie na teraz. I też widzę, bo wiesz, bardzo mocno poszła sprzedaż w dół, poszła sprzedaż tych garniturów, odzieży wizytowej, dlatego że no, nie wychodzimy do biur, siedzimy w domach, jesteśmy na zdalnej, znaczy my nie, ale generalnie tak jest. Natomiast jak rozumiem, ta część ubioru, o której mówimy, staniki, no to jednak to i tak trzeba założyć, żeby się biust chociażby nie rozciągał, albo że rozumiem, że to jest nie... No bo to tak mówiła, że to upada, że się rozciąga, nie? Masz rację. Słuchasz, no, tak jest, więc generalnie trzeba podtrzymywać cały czas i też rozumiem, że to jest niewygodne, jakby chodzić bez stanika by było, więc rozumiem, że i tak muszą kobiety sobie jakoś radzić, więc produkt pada na podatny grunt. Mam pytanie męskie, to wygodniej jest bez stanika, czy wygodniej jest ze stanikiem? Ja nie mówię o wizualnej części, tylko... Ale mówię, jest dobrze dobiegać, czy leżeć. No. Najwygodniej jest w dobrze dopasowanym biustonoszu i nie musimy mieć fiszbin. Ja wiem, że czasami kobiety mówią, bo w te fiszbiny i są niewygodne. One będą niewygodne, jak stanik jest źle dobrany. One będą wtedy kłuły, one będą wtedy uwierały. Jak jest dobrze dobrane, nie powinny, ale też są biustonosze bezfiszbinowe. Są biustonosze takie do takiego relaksowania się albo do home office'u, albo do, one się nazywają z angielskiego lounge bras, do właśnie takiego relaksu po prostu. Fajne, wygodne i dobrze dopasowane. Ale właśnie trzeba, bo ja powiem z autopsji, jak ja nie noszę... Ja nie śpię w biustonoszu oczywiście, chociaż są niektóre dziewczyny, które śpią, ale ja na co dzień nie lubię chodzić bez biustonosza, bo okej, z rana jeszcze, jak to śniadanie, to jeszcze jest okej, ale im dłużej godziny mijają, to po prostu te piersi bolą, po prostu. I to niezależnie od rozmiaru, naprawdę zaczynają boleć. Nie, no to my wiemy, tak samo jak się bez bielizny chodzi, taki męski, to identyczny. Dokładnie tak jest. Słuchaj, kurczę, słuchając Ciebie, to Ci powiem, że to włoskie przysłowie, które my bardzo często cytujemy, nei tempi di crisi c'è chi piange, c'è chi vende fazzoletti, czyli w czasach kryzysu jest ktoś, kto płacze i ktoś, kto sprzedaje chusteczki, to jak ja się cieszę, że spotkałem
spotkaliśmy ciebie, która jesteś żywym przykładem tego, że tam w branży, gdzie płaczą, można chusteczki sprzedawać i sobie kapitalnie radzić. To jest niesamowite. Słuchajcie, jeszcze raz tak szybko dla podsumowania, bo tutaj Kasia Brafiterka nam wrzucała. Więc mamy od Kasi Brafiterki, która współpracuje z Izą. Mamy adres, pod który się umawiacie. Adres, pod który się umawiacie, adres internetowy, gdzie za darmo możecie mieć brafitting, czyli spotkanie z panią brafiterką, ustawiacie sobie wizytę brafittingową. A jeśli byście zamówili tam podczas tego brafittingu jakąś bieliznę, czy wasza żona, mówię do panów, czy panie byście sobie chciały zamówić jakąś bieliznę, to macie 20%, 20% rabatu na hasło Alfianco. Alfianco pisane razem i za tam gdzieś się wpisuje to hasło Alfianco, czy się po prostu mówi pani Kasi Brafiterce? Wystarczy Kasi powiedzieć i Kasia już odpowiednio uwzględni. Ja jestem z Alfianku. Jestem od chłopaków z Alfianko, Alfianko i wszystko jasne. Powiedz mi, bo ta ścieżka, którą Roman przedstawił, mówi, żeby zapisać się na brafting, a później ewentualnie, a ja to widzę troszeczkę odwrotnie. Powiedz mi, czy zawsze jak kupię bon dla swojej drugiej połowy, czy dla kogokolwiek kupię bon, to zawsze mam pewność, że po brafittingu tam się znajdzie model jakiś dobry? W sensie, oczywiście. Rozmiar, tak, model się znajdzie, wybór jest na tyle duży, bo tam parę marek macie, nie? Tak, dokładnie. Czyli, bo tam chodzi o to, że rzeczywiście ja mogę mieć inny model w głowie niż Adam, a Adam ma chyba lepszy, czyli ten model, w którym ja kupuję bon podarunkowy z 20% rabatem i umawiam wizytę na przykład na 28 grudnia dla mojej żony i daję to jej w pakiecie. Albo mówię, kochani, tutaj umawiasz sobie wizytę, okay, na tej stronie, wybierz sobie porę, kiedy ci pasuje, to jest bon dla ciebie. I masz tutaj bieliznę do wyboru. No tak, tak to byśmy widzieli, bo to chyba najbardziej rozsądnie, że już dostałaś tą bieliznę, okay, i jeszcze brafitting do tego. I jeszcze masz brafitting, no właśnie. Pani ci pomoże dobrać, co tam potrzebujesz najlepiej, nie? Coś takiego. No właśnie, tak. Dokładnie. I tutaj właśnie brafiterka upewni się, że odpowiednia konstrukcja, odpowiedni rozmiar i da wybór, właśnie będąc na wizji, właśnie łącząc się z klientką, da jej wybór, przyniesie to, co rekomenduje, więc ona sobie wybierze pod względem tego, co jej się podoba. A nie tego, co my myślimy, że jej się może spodobać. Super. Kurczę, Iza, bardzo ci serdecznie dziękujemy. To przyjemność. Świetna promocja. Świetną promocję nam zrobiliście. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna. Nie, to powiem ci, to jest dla nas super, że nasi klienci. Ja widzę, bo my właśnie, jeżeli chodzi o podcasty, to chcemy pójść teraz w kierunku takim, żeby bardziej jeszcze pomagać ludziom i dotykać nie tylko sprzedażowych rzeczy, ale około sprzedażowych. Chcemy zrobić podcast o ojcostwie, podcast o macierzyństwie. Kurczę, przecież handlowcy to są matki i ojcowie, ale przecież handlowcy mają swoje żony, którym życzą dobrze. Handlowczynie to są panie, które chcą mieć wygodnie, więc tutaj idealnie się wpisujesz jakąś tam naszą filozofię dobrego, pięknego życia. Dziękujemy ci za poświęcony czas. W końcu przecież to był weekend, a ty nam ten czas ze swojego życia dałaś i to jeszcze mogliśmy rozmawiać, no o czym piękniejszym jako Alfianko moglibyśmy z tobą rozmawiać, o piersiach rozmawialiśmy, to jest naprawdę piersi. Ale też widzicie trochę o tajemnicy, nie? Czyli o tym, co zakrywa te piersi jakby otworzeniu tajemnicy. Ja widzę to jako naprawdę niesamowicie, nie tylko praktyczny prezent, jeżeli już tak byśmy to sprowadzili do prezentu, to nie tylko niesamowicie praktyczny prezent, jest też zaskakujący, no co roku trudniej coś wymyślić. No i kolejna rzecz, że on jest też zmysłowy, nie? Czyli jest czymś pięknym. Czyli ty dajesz komuś prezent, to tak naprawdę to jest prezent dla ciebie, nie? To jest to, no poniekąd, no chyba, że sobie ktoś wybierze, nie wiem, tam jakiś bardziej sportowy stanik, nie? Ty dajesz prezent, a tam... Sportowy też jest fajny. No też. Ale są fajne. Musisz zobaczyć na Instagramie, tam jest dużo takich przykładów. Ja widziałem, co ty tam masz zalajkowane, ja widziałem. No dobra, słuchajcie, no to co, życzymy wam wszystkim miłego weekendu, odpoczywajcie. Do 20... Grzegorz napisał w końcu dobry webinar. A, no widzisz, Grzegorz, my wiedzieliśmy, czego ty potrzebujesz, Grzesiu, my wiedzieliśmy, czego ty potrzebujesz. Czekaj, no pozdrowienia dla pani Izy. Grzegorz. Oj, Grzegorz. Ja ci powiem, ty... On musi w końcu rzeczywiście na tym derze. Słuchajcie, to od razu może to pójdźmy w tym kierunku.
Grzegorz to jest 40-letni menedżer, człowiek, który pachnie pieniądzem i po nim pieniądze widać. Potrzebuje ułożyć sobie życie na nowo. Jakby ktoś chciał, to macie gościa w komentarzach, piszcie do niego bezpośrednio. Jest w stanie zainwestować w bieliznę, naprawdę. Nie najpierw jedno, sobie to dokupi. Nie jedno, człowiek jest hojny też, tak jest. Z Warszawy, legionista, dużo wiemy o Grzegorzu, także ten. Słuchajcie, no Iza, abyśmy nie chcieli się rozstawać, a tutaj po prostu trzeba. Wszystkiego dobrego. Miłego dla wszystkich. Szkoleniowego podejrzewam, tak? Bo jutro szkolenie macie. Jutro ale wracamy i mamy niedzielę wolną, także luz, rzadkość, ale jest, nie? Dziękujemy, trzymajcie się. Dziękujemy bardzo.